Dzień dobry. Nie każdemu podobało się exposé piątkowe premiera Tuska. Nie brak malkontentów kręcących nosem na widok dobra. A przecież zawarte w przemówieniu premiera obietnice i kwoty na cele były imponujące i opiewały na konkretne miliardowe sumy, godne prawdziwego męża stanu i filara sklepienia naszego nieba. Exposé premiera było exposem na miarę naszych możliwości i potrzeb. Tym exposé otwarliśmy niedowiarkom usta i przymknęliśmy malkontentom oczy. Może nie było idealne, ale było nasze. To, co premier obiecał, że zabierze, to zabierze, a to, co obiecał, że da, to wyda. Ludzie odpowiedzialni cieszyli się z exposé. Jeden pan nawet w Ameryce uczcił je potężnym skokiem ze spadochronu. Ale nieżyczliwi? Haha. Jeszcze w piątek spotkał premiera Tuska afront. Zwycięską bramkę w meczu z RPA strzelił Komorowski. Nie Tusk, Komorowski. Niby taki kolega Tuska, a ukradł mu przyjemność. Ponadto pana premiera spotyka krytyka z kół zbliżonych do kręgów wiadomo co reprezentujących. Niby pan premier uzyskał w Sejmie wotum zaufania, ale to za mało. Premier powinien zwrócić się do Sejmu o wotum miłości, bo miłość, jak pisał Paweł Starasu w liście do Koryntian, jest jak nasz premier. Łaskawy jest, nie szuka poklasku. Współweseli się z prawdą i wszystko przetrzyma.